Zapraszamy na kolejne wydanie Agrowiadomości Non-Stop, a dziś m.in. Janusz Wojciechowski, komisarzem Unii Europejskiej do spraw rolnictwa. Trwa się w pszenicy ozimej, najpopularniejszego zboża w Polsce. Ostatni w tym roku raport suszowy Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. W skupach marazm, ruchy cenowe żadne lub tylko symboliczne. Janusz Wojciechowski jednomyślną decyzją Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego otrzymał zielone światło do objęcia stanowiska komisarza Unii Europejskiej do spraw rolnictwa. Będę bronił silnego i odpowiedniego budżetu na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, żeby tworzyć tam miejsca pracy, żeby zapewnić godne warunki życia, zapowiadał Wojciechowski podczas drugiego wysłuchania w Brukseli. Deklarował wówczas również m.in. walkę z biurokracją, promowanie działań z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa ekologicznego czy obronę interesów rolników europejskich w międzynarodowych umowach handlowych. Co da polskiemu rolnictwu wybór Wojciechowskiego? Według najważniejszych osób w kraju bardzo dużo. Prezydent Andrzej Duda, ciesząc się z wyboru, stwierdził, że Wojciechowski to człowiek znający polską wieś i bardzo na nią uwrażliwiony, wiedzący doskonale, jakie są potrzeby rolników, a przy okazji, co niezwykle ważne, absolutny profesjonalista. Z kolei premier Mateusz Morawiecki powiedział: jestem przekonany, że dzięki temu w końcu zapanuje normalność, że wieś odnajdzie swoje należyte miejsce w polskiej gospodarce. Przed Wojciechowskim bardzo trudne zadania. Polscy rolnicy oczekują bowiem wielu działań zmierzających do podniesienia ich konkurencyjności na rynku europejskim. Jednym z najważniejszych działań ma być zrównanie dopłat, jakie otrzymują producenci rolni w Unii Europejskiej. Nierówność w dopłatach jest dużym problemem. Mogę powiedzieć, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze do wyrównania dopłat i sprawiedliwej, równej dla wszystkich polityki rolnej, zapowiedział nowo wybrany komisarz. Wojciechowski wyraził nadzieję, że wyrównanie dopłat będzie miało miejsce podczas jego 5-letniej kadencji. Zgodnie z unijnym prawem nowo wybrana Komisja Europejska musi uzyskać poparcie Parlamentu Europejskiego. Jeśli się tak stanie, Komisja wraz z Januszem Wojciechowskim zostanie mianowana przez Radę Europejską i rozpocznie swoją 5-letnią kadencję. Trwają siewy pszenicy ozimej. Jest to najchętniej uprawiany gatunek wśród zbóż. Zajmuje pierwsze miejsce w strukturze zasiewów z areałem uprawy około 1 900 000 hektarów. W przypadku pszenicy odpowiedni dobór odmiany jest bardzo ważny, podobnie jak starannie i terminowo wykonany siew. Po doświadczeniach z ubiegłego roku rolnicy starali się nie opóźniać terminu siewu, aby do zimy pszenica mogła się dobrze zakorzenić i rozkrzewić. Warunki do siewu były bardzo zmienne, począwszy od tych bardzo ciężkich ze względu na suszę, gdzie ziemia wyglądała tak jak cement przywieziony z fabryki, gorąca i rozlewająca się. Później trochę jakiś opad, który już poprawił, a teraz to już końcówka była taka dosyć, że nawet mokro było i były dni, które nie pozwalały siać. Tej jesieni dużą popularnością cieszą się wczesne odmiany, które w minionym sezonie dały lepszy plon od odmian późnych. Te drugie gorzej zniosły letnią suszę. Bardzo wczesne odmiany pszenicy, które osiągają dojrzałość praktycznie w terminie jęczmienia ozimego, bardzo dobrze się sprawdziły. Zdążyły one nalać ziarno przed upałami czerwcowymi i skorzystać z wody, która spadła w maju. Zważywszy na trudne w ostatnich dwóch sezonach warunki, rolnicy posiali w tym roku wyjątkowo dużo jęczmienia ozimego. W ostatnich latach rolnicy nie zawiedli się na plonowaniu tego właśnie zboża. Więcej rolnicy zasieli żyta i jęczmienia ozimego. W związku z tym, że te dwa gatunki zboża jakby wcześniej się kłoszą, wcześniej dojrzewają i czerpiąc jeszcze z zimowych zasobów wody, które też było nie za dużo, ale jednak więcej, i w tym roku jęczmień ozimy i żyto planowały, jak na tą suszę, można powiedzieć, bardzo dobrze. Odpowiedni dobór odmiany może złagodzić skutki niekorzystnych warunków podczas wegetacji pszenicy ozimej. Przy wyborze odmian z pomocą przyjść mogą wyniki porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego. COBOR-u opublikowało wstępne wyniki planowania odmian zbóż ozimych badanych w ramach programu za rok 2019. Obejmują one głównie odmiany z Krajowego Rejestru. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach opublikował 14, ostatni w tym roku raport suszowy. W okresie od 1 sierpnia do 30 września Państwowy Instytut Badawczy stwierdza wystąpienie suszy rolniczej tylko w województwie lubelskim. Zagrożenie suszą występowało jedynie wśród upraw rzepaku i rzepiku. Odnotowano ją w 9 gminach na powierzchni niespełna 0,1% gruntów ornych.
W sierpniu notowano duże zróżnicowanie kraju pod względem opadów atmosferycznych. Na bardzo dużym obszarze zachodniej Polski notowano bardzo małe opady od niespełna 20 do 40 mm, czyli od poniżej 40 do 50% normy wieloletniej. W południowo-zachodnich i północno-zachodnich obszarach Polski opady były już większe od 40 do ponad 60 mm, stanowiły od 60 do 80% normy. Natomiast we wschodniej części kraju notowano wysokie opady od 70 do 100 mm, czyli od 110 do 140% normy. Największe opady wystąpiły w Polsce południowej i wynosiły od 110 do 200 mm, co przekładało się na 110-120% normy wieloletniej. W pierwszej dekadzie września bardzo niskie opady notowano we wschodnich obszarach Polski od poniżej 5 do 15 mm. Na przeważającym terytorium kraju opady były już większe od 15 do 35 mm, a na północy oraz na południu Polski notowano je w przedziale od 35 do nawet ponad 50 mm. W drugiej oraz trzeciej dekadzie tego miesiąca w dalszym ciągu największe opady notowano w północnych obszarach Polski, gdzie wynosiły nawet ponad 50 mm. Natomiast w pozostałej części kraju opady były bardzo małe, od poniżej 5 do 15 mm. W sześciu ostatnich sześciodekadowych okresach odnotowano duży wzrost wartości klimatycznego bilansu wodnego. Deficyt wody dla roślin znacznie zmalał, powodując zmniejszenie obszaru z suszą rolniczą. Już wkrótce nawozy grupy Azoty trafią do spółek należących do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. To efekt umowy, jaka została zawarta między przedstawicielami Green Lab, spółki zależnej od KOWR, oraz wchodzącej w skład grupy Azoty spółki Agrochem Puławy. Porozumienie dotyczy współpracy handlowej i wspólnych projektów badawczo-rozwojowych. Pozwoli ono na bardziej efektywne funkcjonowanie należących do KOWR spółek hodowlanych i uprawy roślin, stwarza możliwość poszerzenia oferty produktowej grupy Azoty i otwiera pole do współpracy przy tworzeniu innowacyjnych rozwiązań dla polskiego rolnictwa. Jako autoryzowany dystrybutor grupy Azoty tą współpracę już prowadzimy. Dzięki eksperckiej wiedzy wśród gospodarstw Skarbu Państwa, jak i dzięki wsparciu grupy Azoty będziemy mogli prowadzić nie tylko sprzedaż, ale także projekty badawcze, dzięki czemu mamy nadzieję, że rozwiniemy jeszcze szerzej współpracę. Agrochem Puławy będzie dostarczał nawozy i inne materiały niezbędne do prowadzenia działalności przez spółki będące w nadzorze właścicielskim KOWR. W imieniu ponad 40 spółek hodowlanych i uprawy roślin należących do KOWR będzie działał Green Lab, który dokona analizy ich potrzeb, prowadząc postępowanie ofertowe i negocjując ceny. Zawarte porozumienie pozwoli na zaopatrzenie tych jednostek, mających szczególne znaczenie dla produkcji rolnej w Polsce, w nawozy najwyższej jakości na optymalnych warunkach. Porozumienie zostało podpisane w siedzibie KOWR, a w spotkaniu uczestniczył m.in. minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. W skupach znów niewiele się działo, ale jeśli już następowały zmiany, to częściej na plus. W ostatnim tygodniu średnie krajowe w 4 przypadkach zyskały, w 4 pozostałych bez zmian, a w 2 straciły. Zmiany są jednak bardzo niewielkie. Pierwszy raz od kilku tygodni przy trendzie miesięcznym pszenicy konsumpcyjnej pojawił się kolor zielony. W ostatnim tygodniu średnia krajowa zyskała 4 zł, najwięcej patrząc na widełki cenowe, za to zboże można uzyskać na Mazowszu. Na palcach jednej ręki można policzyć zmiany na mapie cenowej pszenicy paszowej. Ruchy w górę i w dół zrównoważyły się, czego dowodem jest niezmieniona w skali tygodnia średnia krajowa. Jednak w odniesieniu do miesiąca mamy do czynienia z minimalnym ruchem w górę. O 1 złotówkę w ciągu miesiąca i o 0 zł w skali ostatniego tygodnia. Tak minimalne zmiany notujemy w przypadku średniej krajowej pszenżyta. Ceny minimalna i maksymalna dla kraju pozostały bez zmian. 20 zł mniejsza niż przed tygodniem jest maksymalna cena oferowana za tonę żyta konsumpcyjnego. W ostatnim tygodniu średnia krajowa straciła 3 zł. Wzrosła liczba województw, w których minimalne ceny są niższe od 500 zł. Ani w ostatnim tygodniu, ani na przestrzeni miesiąca nie uległa zmianie średnia krajowa cena jęczmienia. Wyjątkowo stabilne są ceny tego zboża, ale w ostatnim tygodniu minimalna dla kraju wzrosła o 10 zł. Maksymalna pozostała bez zmian. Tylko jedna zmiana na naszej mapie cenowej owsa konsumpcyjnego zmieniła się o 10 zł w dół cena oferowana na Pomorzu. To spowodowało, że średnia krajowa zmniejszyła się o symboliczną złotówkę. Ciekawa sytuacja w cenach kukurydzy suchej. W ostatnim tygodniu straciły po 10 zł ceny minimalna i maksymalna dla kraju. Tymczasem wzrosty w kilku województwach spowodowały podwyższenie się średniej krajowej o 3 zł.
O 20 zł zwiększyły się w ostatnim tygodniu krajowe ceny maksymalna i minimalna za tonę ziarna rzepaku. Taką samą wartość zyskała średnia krajowa w ostatnim miesiącu. W skali tygodnia zanotowaliśmy wzrost tej zmiennej o 4 zł. Niewielkie ruchy w skupach żywca wieprzowego, kilka zmian w obie strony nie wpłynęło na zmianę średniej krajowej w ostatnim tygodniu. Warto jednak zauważyć, że maksymalna cena dla kraju wzrosła o 10 groszy, minimalna bez zmian. Symboliczny grosik zyskała w ostatnim tygodniu średnia krajowa cena kilograma żywca wołowego. Wyraźniejsze wzrosty zanotowaliśmy jedynie w Kujawsko-Pomorskim. Niewielkie ruchy w górę także na Mazowszu, Opolszczyźnie i Pomorzu. Skrajne ceny dla kraju pozostały bez zmian.